Policyjne statystyki wskazują na spadek liczby przestępstw na naszym terenie. Niestety sporo jest do zrobienia w kwestii zwiększenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Roczna odprawa Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach odbyła się z udziałem wiceministra MSWiA Jarosława Zielińskiego oraz komendanta wojewódzkiego policji Daniela Kołnierowicza. Oceniono stan bezpieczeństwa na terenie miasta w 2017 roku. Dane zaprezentował komendant miejski policji w Suwałkach, rozpoczynając od badań CBOS-u, który sprawdzał stopień poczucia bezpieczeństwa u Polaków. 89% Polaków uważa, że Polska to kraj bezpieczny. 95% deklaruje, że czuje się bezpiecznie w miejscu swojego zamieszkania. Komendant miejski podsumował działania pionu kryminalnego, który w ciągu ostatniego roku odnotował o 100 postępowań mniej niż w 2016. Spadła też liczba samych przestępstw. Co się wiąże z tym? Wykrywalność. Wykrywalność, czyli złapaliśmy przestępców więcej. Tak jak widzicie Państwo, przełom nastąpił w 2015 roku i tutaj rok 2017 mamy bardzo ładny rezultat w postaci 86% wykrywalności w kategorii ogólnej. Jest to praktycznie jeden z najlepszych wyników na terenie województwa podlaskiego. W naszym mieście coraz rzadziej dochodzi do kradzieży z włamaniem, której zwalczanie zaliczane jest do najtrudniejszych w pracy policjanta. Opiera się ona przede wszystkim o ślady, o pracę dochodzeniowo-śledczą, pracę na śladach, ale też i mocno uderza w społeczeństwo. Po prostu przedmiotem zamachu jest mienie, ale to mienie jest, że tak powiem, zabrane z miejsca, gdzie ludzie powinni się czuć bezpiecznie. Jeżeli ktoś tam penetruje ten dom, mieszkanie, pomieszczenia gospodarcze, to wpływa to bardzo negatywnie na stopień bezpieczeństwa ludzi. Dlatego bardzo duży nacisk położyliśmy na kategorię kradzieży z włamaniem i tutaj mamy widoczny spadek w porównaniu z 2016 rokiem, a jeszcze lepszy spadek jest w porównaniu z 2015. Niestety zauważalne jest pogorszenie sytuacji na miejskich i powiatowych drogach, gdzie odnotowano wzrost różnego rodzaju zdarzeń oraz kolizji. Zgodnie z analizą spowodowane jest to większą liczbą pojazdów i tak zwanym czynnikiem ludzkim. Na chwilę obecną nie mamy wakatów w służbie ruchu drogowego. Problemy przekładają się na ilość wypadków ze skutkiem śmiertelnym. W ubiegłym roku na naszych drogach zginęło aż 10 osób. Zauważalna jest tendencja wzrostowa wypadków na terenach, gdzie brakuje posterunków. Policja odnotowała też większą liczbę kierowców jeżdżących na tak zwanym podwójnym gazie. Funkcjonariusze w ostatnim roku zintensyfikowali patrole na Krajowej 8.